Cześć, z tej strony Karol. W tym nagraniu pokażę Ci, jak zrobić proste intro do Twoich filmów na YouTubie. A więc wchodzimy do Canvy, w wyszukiwarce wpiszmy YouTube intro. Mamy tutaj kilka szablonów, ale my stworzymy projekt od nowa, więc klikamy Utwórz pusty projekt. Od razu zmieńmy sobie tło na kolor na przykład taki. Teraz przejdźmy do elementów. Dodajmy sobie jakieś animacje. Wpiszmy animacje. Wybierzmy sobie na przykład ten element. Dodajmy sobie jakieś zdjęcie. Niech to będzie to zdjęcie. I dodajmy jakiś napis. Klikamy tekst, dodaj nagłówek, klikamy Ctrl D i poniżej możemy napisać na przykład hasło naszej firmy. Dodajmy sobie jakiś inny kolor tego tekstu. Niech to będzie taki kolor i dodajmy mu jakiś efekt. Teraz możemy sobie dodać muzykę do naszego intra, a więc przejdźmy do zakładki audio i wrzućmy sobie jakieś darmowe nagranie audio. Może być, więc lewym przyciskiem myszy klikamy i przenosimy na nasz projekt. Teraz dodajmy sobie jakieś animacje do naszych tekstów, a więc klikamy w tekst, animacja i możemy sobie wybrać spośród wielu animacji. Myślę, że ten efekt będzie w porządku. Teraz dodajmy animację do tego tekstu. Myślę, że to będzie w porządku i jakiś efekt dla naszego obrazku. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu pobranie naszego projektu, a więc klikamy Pobierz, wideo MP4, jeszcze raz klikamy Pobierz. Plik został pobrany, a więc sprawdźmy, jak to teraz wygląda. Intro jest gotowe. Myślę, że można to intro skrócić, ponieważ trwało ono 6 sekund, więc możemy zmniejszyć czas do na przykład 4 sekund. To by było na tyle. Mam nadzieję, że film był przydatny. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!